Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrunna 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. Kolejna odsłona 2305, aktualny ranking. Zaczynałem z 500. Kawał czasu już ta seria trwa. Do jakiego rankingu zobaczymy? Kwestia formy. Ostatnio miałem przyjemność zagrać z zawodnikiem 2500, także świetnie. No i mamy tutaj przeciwnika. Zaraz, czy ja tego gościa nie kojarzę? Bardzo możliwe, że tak. Dobra, D4, D5, C4. C6 i skoczek na C3. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. O, jest posunięcie E6. No to wykorzystamy sobie to i zagramy E4. To, co mówię właśnie w kursie w Gambicie Hetmańskim, takie rzeczy też są. Zapraszam, do 20 lutego można dołączyć, moi drodzy, do kursu Gambit Hetmański. O, a to jest podejście chyba spokojniejsze ze strony przeciwnika. Tutaj po prostu wybije, ten hetman sobie wyjdzie i wyprowadzam skoczka na F3. Czyli przeciwnik podejmuje tutaj opcję taką bardziej spokojną. Ok, tutaj grozi na przykład goniec G5 i goniec na D3. Jakoś trzeba się tutaj zachować odpowiednio. Znaczy w takim sensie, że czarne muszą zagrać się jakoś tak w miarę dobrze. I to jest dobry ruch. Oczywiście wymiana tych gońców też jest dla mnie w porządku, wbrew pozorom. Ale czarne się pozbywają opcji takiej jak goniec G5. Tutaj sporo przestrzeni będzie do gry. Sprawa jest prosta, jeśli chodzi o grę takich pozycji. Wymiana, wymiana, długa roszada, goniec D3, wieża E1. Taki jest plan. O, a tu mnie przeciwnik trochę zdziwił. No bo ja mogę to po prostu zbić. On zbije, ja zagram tak. I tyle. A5, no to A5, A3. On musi wrócić, traci tempo chyba, według mnie. Skoczek A6, czy będzie stał optymalnie? Chyba nie. I koniec D3. Jeszcze gram to posunięcie z uwagi na to, że mogę zrobić krótką roszadę. Do tego ruchu chyba się właśnie przymierzam. Więc krótka roszada raczej będzie tutaj w porządku. H6, jasne. Wieża E1 standardowo. Tu nie ma żadnej filozofii wielkiej. Chociaż mogę jeszcze tak spróbować. Zagrać B4. Żeby nie było C5. No właśnie. Wiecie co? I tak zagramy. Tak, zagramy bez dwóch zdań. Trzeba pilnować C5, pilnować E5. To jest na razie właśnie pilnowane, więc to się trzyma. Tutaj też dobrym zagraniem będzie hetman E3 w pewnym momencie, żeby przytrzymać fajnie C5 i E5. To są takie klasyczne zagrania, więc od razu zagram z miejsca, nawet nie myśląc, co może przeciwnika trochę zdeprymować, mam nadzieję. A, jest takie sprytne posunięcie B5. Ok, żeby znaleźć sobie pole dla skoczka. Jest to sensowne, ale po tym ruchu mam też zagranie skoczek E5 i zagram tak od razu. Chodzi o to, że jak on mi zbije, zbijam gońcem, zawsze tego skoczka mogę sprzątnąć, a też naciskam na punkt C6. Dokładnie tak się też dzieje. No i teraz trzeba się zastanowić. Teraz trzeba się zastanowić, może tu... Czy to działa? Bo tam grozi prawie mat. Chociaż nie grozi mat. Tak zagram, to mi zbije tutaj. I to się nic nie dzieje. Właśnie ten ruch jest bez sensu, bo ja nawet jak tam wejdę i tutaj wejdę, to król sobie pójdzie tędy. Nic się nie stanie temu królowi. Chociaż... Wieża C1 bardziej wchodzi mi tutaj. Chodzi mi po głowie. Tak też zagram. Jak zbije przeciwnik tutaj, to ja zbiję tym. Jak zagra tak, to ja hetman E4 i wtedy będę miał jeszcze opcję zbicia tutaj. Tak zrobimy. Wieża C1. Nastawimy się tutaj na ten motyw. To bicie też ciekawe zaraz będzie. Teraz już grozi tutaj. Wszystkie figury są ustawione. Co? Naprawdę tak zagrałeś? Tutaj, tutaj, to tutaj. Tutaj, tutaj, to strzał. Pionka biorę. Tak, tak. Biorę pionkę, chociaż otworzę sobie tam, otworzę tam wieżę, tego nie chcę. A może zrobić jakiś lufcik? Przydałby się w sumie. A, jedziemy. To moja natura jest taka, że tutaj lepiej próbować chyba atakować. Chociaż, wiecie co, bo jeszcze tak. Jak on zagra tutaj, to jest ciekawy ruch wieża E3, wieża F3. I on jest szybki.
Zbił, dobrze zagrał, ale gość dobrze zagrał. Oddaję mu, że dobrze gra, bo tutaj i to nic nie daje mi. Tam i tu. Bardzo ładnie zagrał. Muszę odbić to gońcem. Gońcem? Czy wieżą? Czy też wieżą? Zbijemy to wieżą. Zbijemy to wieżą. Będziemy naciskać na ten punkt. Jest G3, ale ten ruch G6, chyba ten ruch jest słaby. Wiecie dlaczego? Mam taki ruch. I wchodzę szybko wieżą. Każda figura bierze udział w akcji. Taki ruch jest możliwy, ale wtedy jest hetman H4. Skoczek już nie działa za dobrze, bo wieża wchodzi szybko i tu atakujemy. On ma problem. I to poważny. Nie chcę nic mówić, ale chyba szybko poszło. A jak zbyt optymistycznie patrzę na to wszystko. Tu, biję. Dobra, jestem szybszy. To nie działa. Już mogę nawet zbić tu. Chyba. Nie, no nie muszę. Po takim ruchu biję po prostu hetmana. On mi bije tutaj, ja biję tu. On odbije, no i figura więcej. Poddał. Słuchajcie, 21 ruchów, w zasadzie 20. Już analizuję. Poszło bardzo szybko, bardzo łatwo, ależ poszło pięknie. I to w gambicie hetmańskim dosyć prosto. Tak. No bicie. Tu jest wszystko ok, słuchajcie. Macie paseczek z lewej strony, jest goniec D2. Tak, hetman tu. C5, ale to trzeba takie ruchy wiedzieć, żeby zagrywać. To są ruchy, które trzeba się nauczyć. Aczkolwiek po tym ruchu goniec D3, tak. No B4 pokazuje silnik, żeby grać od razu B4 i słusznie. Po ruchu H6 na szczęście zdążyłem. Wieża tutaj powinien zagrać, mimo wszystko C5, wieża D8. Teraz B4, skoczek wleciał, hetman. Jest zagranie, hetman E4 od razu miałem. No silnik mówi, żeby tam stawić hetmana i grać dalej, nie? Nie pchać się dalej, ale stawić hetmana. A to silnik. Skoczek, tak. Wieża A1, bardzo dobrze, pierwsza linia. A6, słaby ruch, taki. Tutaj bicie. Ojej, każe znowu wejść tam do H7. Wiecie, jaki jest motyw fajny? Hetman na H7. Tutaj. I bijemy wieżą. Jeżeli skoczek zagrałby na przykład na B5, chociaż D5 to jakieś tam, po D5 to jakieś proste zagrania typu G3 by trzeba było grać. Ale jak po takim ruchu jest opcja, silnik pokazywał koniec G6. To też jest dobry ruch, koniec G6. I skoczek G4, czyli takie ataki, które trzeba było tu fajnie przeprowadzać. No to niełatwe, to by trzeba było się na pewno troszkę tego nauczyć, ale poszło chyba szybciej, znaczy poszło łatwiej. Tak, no i właśnie, wieża E3, wieża tutaj, no co on jeszcze miał? Jeszcze mimo wszystko hetmanem mógł zagrać na F5, jak ja tutaj, to on hetman G5. A to i tak białe tutaj cisną, mimo wszystko po takim zagraniu wieża F3 trzeba się poddać, no tak. Okej, szukamy sobie nowego przeciwnika, 2313, powoli pniemy się w górę. Czekamy sobie cierpliwie. No dobra. Speedrun speedrunem. Zobaczymy do jakiego rankingu tutaj będę chciał próbować cisnąć. No w ogóle ta partia była bardzo czysta, nie? Jeszcze raz, nowa partia na 10 minut. Graj. I szukamy przeciwnika. Szukamy przeciwnika, jak widzicie, od 2288 w górę.
No cóż, jest duża szansa, że na niego, że trzeba będzie poczekać na zawodnika. Cierpliwie czekamy. Korzystając z okazji, słuchajcie, mile widziana łapka w górę, komentarz, zawsze miło coś tam przeczytać od Was. Poza tym macie tutaj do pobrania darmowego e-booka, wszystko jest w opisie. Też jeszcze przypominam o szachowo.pl z kodem Pan Szachuś macie 10% zniżki. Jest to moja taka stała współpraca z tym sklepem. Wspaniały sklep szachowy, tam jest, są szachownice, są książki, jest cały asortyment szachowy. Sam się zaopatruję. Miła obsługa, to jest najważniejsze, uważam. No i jakościowo rzeczy są wspaniałe, więc zachęcam. Bardzo dużo moich widzów już też korzysta z tego sklepu, za co bardzo dziękuję. Skarg nie słyszałem do tej pory przez długi okres współpracy. Nie wiem, czy to jest 2 lata, czy więcej. Już czas tak szybko płynie. Dobrze, czekamy cierpliwie. No cóż, nie widzę przeciwnika z mojego zakresu dedykowanego. Więc co dalej? W sumie to nie wiem. Jest, jest. I mamy polskiego przeciwnika. Czy mam? Czarek ma na imię. Super. Szkoda, że nazwiska nie ma. W blicu ma 2.113. W szybkich ma bardzo wysoki ranking. Bardzo fajnie. Goniec F4, czyli jest London System. No tak. Trzeba grać z Londoniarzami. C5 zagrajmy w takim razie. Dobra. I tutaj bitka i chyba skoczek D5 z tego. Mogę mylić warianty. Ojejku, mogę mylić warianty. Zagram hetman B6. Czy to jest dobry ruch? To ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zagram po prostu na czutkę. A, jest opcja oddania. Wiecie co? Wezmę. Wezmę. Nie będę się tutaj czaił. Nie będę się czaił. Wyjdę z skoczkiem. Mam pionka. Pionka więcej. Taki ruch chyba będzie teraz najlepszy. Z gońcem na F5. Ja nie, powiem Wam szczerze, nie wiem, czy mój przeciwnik dobrze to zagrał. Jeżeli on zagra tutaj, to ja nie chcę brać kolejnego pionka, tylko zagrać. Aha, chcę zagrać tu i mi wziąć. Wziąć, złapać hetmana. Tu jeszcze mam na szczęście ucieczkę. To co, D5. Posunięcie D5. Żeby nie było skoczka C4 przypadkiem. A, bardziej przeciwnik się boją skoczka, że ja mu tam coś zrobię. No co, goniec F5 chyba proste. Tu będziemy pilnować B1. Hetman jest bezpieczny. Szybkie E6, szybkie wyprowadzenie gońca. Nawet może strzałka tam. Dlaczego by nie? A, sam przeciwnik proponuje wymianę. Na którą się muszę zgodzić raczej i próbować przytrzymać pionka. Bicie, bicie. Tu trzeba zagrać sprytnie, bo jak zagram tak, on mi zagra tu, ja tu i on mi zagra tu, będę miał problem, więc muszę coś w tym stylu zagrać. Możliwe, że teraz. To uczynię. Skoczek D7. Żeby skoczek nie wleciał mi na E5. To jest bardzo ważne. Wleciał goniec, wlatuje wieża oczywiście. Tam ruch E6 będę miał. I ruch E6. Goniec jest już w grze. Pionek więcej. Trzeba się nauczyć go. O! Goniec B4 w takim razie. Spoko. Wszyscy szczęśliwi. Uważam, że mam bezproblemową pozycję. Chyba zrobię długą. Jaką długą? Co ja powiedziałem? Długą? Nie, no krótką. Wieże muszą być scalone już. Skoczek D7 to był kluczowy ruch, żeby tutaj nie wpaść w jakieś problemy. Ok. Tak. F3. Tu? Czy to coś zmienia? Nie wiem. Zagram gońcem. Jak wybicie, to wybicie. Ok. Pionek więcej. Bez żadnego problemu.
Nie widzę rekompensaty dla białych, żadnej. Kompletnie żadnej. To jest moja ocena. Oczywiście, jak będzie gra się toczyła dalej, no to jest już druga kwestia. Ale nie widzę żadnej rekompensaty. Tutaj gram A6 od razu, żeby wymusić bicie. Ewentualnie, jak odejdzie przeciwnik, no to będziemy grać na przykład coś takiego. Bo jak bicie, to bicie wieżą, jak bicie, to bicie pionkiem, potem wieża i wymiany, pionek więcej. I wiadomo, tutaj można też próbować białymi to remisować, znaczy remisować, no w sensie nie widzę nic więcej dla białych jak powalczenie o remis. Sorry, ja wiem, że to nieskromnie brzmi, ale to jest moja sucha ocena. Tak bym sobie pomyślał w głowie, jakbym sobie grał. Więc troszkę się staram uzewnętrznić. Czasami dostaję niemiłe komentarze z tego tytułu, ale mam to głęboko gdzieś, słuchajcie, dlatego że robię to dla was, a nie dla mnie. Ja mogę się tym nie dzielić, ale nie przejmuję się w sumie. Jak ktoś hejtuje, to znaczy, że chyba ma ze sobą problem. Dobrze, jest goniec na D3 i coś takiego, albo nawet tu, chyba nawet tak. To będzie lepsza opcja, jeśli chodzi o wymianę, bo jak wymienię, potem pójdę drugą wieżą i po prostu wszystkie wymiany świata nastąpią. Muszę wymienić. Lepszego chyba tutaj zagrania nie ma. Goniec na B4 stoi świetnie, pilnuje bardzo ważnych pól, podejdzie król. Prosta gra. Myślę, że gra jest bardzo prosta. O tak, przeciwnik próbuje mnie coś tutaj ugryźć. Wymienić wieżę na pewno trzeba. Wydaje mi się, że teraz coś w tym stylu. Chyba tak, na tego pionka. Aha, puszczam skoczka na C5. To trzeba policzyć, ale chyba nie, bo tutaj skoczki i tak dobrze sobie radzą. Może trochę za szybko zagrałem, ale też tutaj mogę bronić. Po tym wybiciu w sumie też zastanawiam się, czy nie pionkiem wybić w ogóle. Możliwe, że nie. Zagrał skoczek, tak, czyli próbuje przeciwnik mnie tutaj zamieszać. Zamieszać próbuje mnie. No właśnie, muszę to wybić. Skoczek tu. No muszę wybić, nie mam wyjścia. I tak, no bicie, bicie. Zawsze skoczki mam tutaj. Tutaj nie mogę zbić za bardzo, bo teraz jest goniec E3. Okej. Tak, muszę. Aha, goniec tutaj. Oj, żebym nie wypuścił tutaj tej przewagi. No właśnie, zaczyna się robić tak trochę, że. Bo tą przewagę mogę wypuścić. Teraz tutaj. On tu. Nie, tak muszę. On tu, ja tu, on tu, pionek. No chyba w ten sposób. Nie ma innego wyjścia. On zagra tak, ja zbiję, zbiję. Okej. No właśnie. Trochę się tego obawiałem. Muszę tak zrobić, zagrać tak. Tu zagra, to tutaj. Nie, to tak. I tu będzie bardzo dobry ruch. Ale tak, jak on tu, to ja tu. Znaczy nie, jak on tu, to ja biję oczywiście. Jak on tak zagra, to ja wtedy tutaj, tutaj, tu i z powrotem. Dobra, to powinno działać. Teraz planem jest to, żeby tego pionka skubnąć, czyli. O, okej, okay, on od razu w ten sposób próbuje. No dobra, to muszę zbić, nie mam wyjścia. On weźmie i ja tak. Z powrotem skoczek, świetnie tutaj broni z pionkiem. To teraz gra jest prosta. Tutaj podchodzę, tędy. Jeszcze taki ruch F4 jest nieprzyjemny, więc czasami warto G5 zagrać F6 i podejść królem. Taki ruch jest istotny, ale chyba chyba tutaj po prostu król musi być szybszy. Okej, i tak, wydaje mi się. Chociaż G5 było też dobre. On mi ustawił pionka na tym polu. Ale tutaj centrum jest jednak ważniejsze. Tak. Teraz mam możliwość.
tu i tu chyba, co? O tak. Tu chyba muszę. Chyba tu, bo tego pionka zdejmę. A jeden pionek mi wystarczy. Do zwycięstwa. Aha, sprytnie, sprytnie. Taki ruch. Muszę chyba tutaj. Muszę tu, żeby nie było F4. Jak on zagra tak, to ja zagram tak. Dobra. A, jest wygrana. Tutaj w porządku. Pion za pion. I tutaj, no, manewry tu myślę, że będą proste. Nawet tędy sobie przejdę i tutaj stanę. Wtedy miałem możliwość taką. Tak na pewniaka idę oczywiście w tej pozycji, ale... Może tak jeszcze. W sumie... Czy to coś daje? Chyba nie, chyba źle zagrałem. Pionek na G7 mógł stać sobie spokojnie. No właśnie, bo tutaj... Chyba... To tak, on zagra tu, ja zagram tu. Tu mam opcję teraz i tak. O, dobra. To już będzie łatwe raczej. Powinno być w każdym razie. Tutaj jeszcze nie trzeba mówić, nie można mówić hop. Szach. Tak się przejdziemy. Tutaj szach. Chyba tu i tu. Skoczek zawsze obroni. Trzeba brać pod uwagę bicie oczywiście. Jakiś F3. Zawsze jest szach wtedy. Pionek też ucieka bardzo szybko. Tu i tu, co nie? No właśnie, tak. Szach, bo wtedy... Aha, król może iść tutaj w ogóle. Mimo wszystko. To nie będzie jeszcze takie łatwe. Ojej, to będzie nawet w sumie trudne. Tutaj. Bicie, ten pionek będzie słaby. Trochę się chyba nie przyłożyłem do tej końcówki. Jak widać, jeszcze mam taką opcję. Jak bije, szach i tu, tylko że on tym pionkiem poleci szybko. Dobra, tak, żeby tu zagrać. Jak on zbije, to zbije. Muszę wtrącić, żeby król nie wszedł tu. I zbić pionka tu. Upraszcza, upraszcza. Tutaj grozi. A, no właśnie. Wypuściłem wygraną. Jest to prawdopodobne. Dobra. Z powrotem. Tutaj. Coś w tym stylu. Muszę tu i tu, król będzie stał lepiej w ten sposób. Znaczy to jest zabawa za darmo oczywiście. Przegrać nie przegram. Pytanie, czy wygram? Tu z pułapką, jako tu, on zagra tu. Bez znaczenia ja tu. Można popróbować, bo zawsze mogę wrócić skoczkiem z powrotem.
pokombinować. Tak, zagram. Jak on zagra tu, to ja już stracę. Aha, tu będę szybki. Chyba działa. Chyba tak, bo się przerzucę się tędy. Znaczy, działa albo i nie. No właśnie. Chyba nie działa. Tak, muszę. Ojej, to już chyba nie, bo koniec tu jest zbyt aktywny. A, no właśnie, zagram tak i znowu jest to samo. Zepsułem. Zepsułem. Niewiarygodne. Totalnie wygrana pozycja była. Aktywnej gry z tym związanej. No jeszcze raz tak. Wiem, że to jest to samo. Skoczek będzie trochę aktywniejszy. No i teraz jest problem, tak? Aha, tu mogę zagrać. O, to jest moje jedyne wyjście, żeby wziąć pionka. I tu taki ruch. Ok. Miał ruch G4 i tutaj, dobra. Może się uda. Wybicie dla niego, wybicie przegrywa. Chyba tędy przejdę i tak. Trzeba dosyć żwawo grać. A, to jest ten sam motyw, co nie? No właśnie. Ten sam motyw, tylko mamy już po pionku mniej. Tak, zagrajmy. W sumie z wyczekaniem. Tu. Podstawił. To czemu podstawił? Nie wiem. Możliwe, że to był remis. Zaraz zobaczymy. Okej. Jest to strasznie ciekawe w ogóle. Te końcówki. London System. I zobaczcie, wziąłem pionka. Możliwe, że to jest teoria debiutu, ale... O, i to już jest przewaga czarnych. Dosłownie po 7 ruchach. Tutaj skoczek D5 jest świetny. Ale zagrałem D5 też dobrze. Goniec F5. Wymiana bardzo prosto. Skoczek D7 bardzo dobre posunięcie. Bardzo fajny motyw. Goniec na A6 jest. Bicie i bicie tu. Tak białe powinny grać. Ale to skoczek B6 też się wszystko... Też czarne trzymają bardzo dobrze tę pozycję. Tak, tu się zgadza. Goniec B4. Skoczek. Tu jest ok. Skoczek E7, skoczek A7 zagrałem. Dobra, no to w zasadzie. No i wychodzi E4. I co tutaj lepszego? Skoczek B6 każe grać, tak? Na jedno wychodzi. Teraz skoczek B6 każe grać. No tak, no. A, zagrałem. C5
Co? Aha, tutaj każesz grać i tego pionka oddać, tam wziąć tamtego. Ale to dalej jest przewaga czarnych. Skoczek C8, goniec, strzał, strzał, wszystko w porządku, D4, to się trzyma, D7, bicie, bicie, goniec tu i prawdopodobnie A5, ale nie, G5 każe grać. No takie niuansiki. No to jest wygrana końcówka. Tym bardziej teraz. Ojej, królem na C5 trzeba było grać. I puścić tego. No przecież tam pionek ucieka. Biorę tego kolejnego pionka. Ale prosta wygrana. Zagrałem król E5. To też nie wypuszcza. G4 słabe, nie? G4 słabe. Dlaczego pionka po prostu nie biłem? Przecież ten mi zostaje później. Dokładnie. No to kompletnie wygrana. To trochę ja przesadziłem, ustawiając pionkę na białym polu. Ojejku, czego nie widziałem? Zobaczcie, skoczka C5 nie widziałem. No, w czasie partii pewnie krzyczeliście, skoczek C5. Sobie jeszcze utrudniłem akcję. Aj, tutaj trzeba było zagrać. Skoczek C5 i goniec. Jezu, jak ja słabo zagrałem tę końcówkę, słuchajcie. Bardzo słabo. Bardzo prosty taki ruch. Jeżeli król tu, to idę pionkiem. Król idzie tu, a ja idę sobie królem na przykład. Nie no, tędy nie mogę. Muszę najpierw zagrać coś takiego. Prawdopodobnie. I idę tu. Ten ucieka, tego może bić niby. No to też jest wygrana. Co tu lepszego pokazuje? A, król E4, jeszcze lepsze. Przytrzymać pionka. Ojejku, końcówki, końcówki. Uprościłem przeciwnikowi. Dałem szansę na cokolwiek. Tutaj jest blisko remisu. Ale duża przewaga, minus 2. Teraz źle zagrałem. Tak, trzeba było grać. Król E2 i F4. I tutaj się dobić. No tak. Bardzo proste. A jak tak? Bardzo proste, to tak. Tu nie można, bo tu. No wygrana. Wygrał, kurczę. A ja tutaj za bardzo zacząłem się bawić. Chociaż to też jest wygrana według silnika. Ten ruch remisuje. Skoczek C3. Tu trzeba było zbić, tak? I zagrać D3. Tak i tak. Tak, wymusić i tu. Bo trzeba takie coś liczyć. Bicie, bicie, tu. No ale to jest wygrana, tak? Bo ten pionek zatrzymuje te dwa. Aj, 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 człowiek się uczy całe życie. Zagrałem najgorsze możliwe ruchy, jakie prowadziły do remisu. No to już jest remis. Tu już jest remis, ale jak widać, można wycisnąć wodę z kamienia. No to białe muszą uważać. Czarne się bawią tu za darmo. Tak poszło. No tu jest jakaś szansa jeszcze. G4 remis. Tutaj. No to też jest remis. Po prostu pionki uprościliśmy. No a przeciwnik teraz oddał. No, podstawił. Ale to podstawiał już wiele razy, jak widać. No cóż, dziękuję bardzo. I no, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.